Kochani, szybko Wam pokazuję. Tak wygląda babcinowy tort. I jest bardzo przepyszny. Kochani, pokazuję. Tak wyglądają warstwy tego tortu. Biszkopt orzechowy, krem, biszkopt zwykły, krem, biszkopt orzechowy, krem, biszkopt orzechowy, krem. Nie, tu jeszcze jest biszkopt zwykły, krem, biszkopt orzechowy, krem, biszkopt orzechowy i na wierzchu krem. 1100 kalorii w jednym kawałku, ale jest wad grzechu. Zobaczcie, kochani, jakie mamy słońce. Jest już w 7:30. Tylko szkoda, że koloru nie oddaje, bo jest takie wściekło czerwone, takie neonowe to słoneczko. I jak widać, chmurki powoli zaczynają zasłaniać. No zobaczymy, jaka dzisiaj będzie pogoda. Witajcie, kochani. W kolejnym dniu. Tak. Miałam wczoraj ciężki wieczór. Późną noc. Późny wieczór w sumie. Ale zacznijmy od początku. Tak, jednego dnia nagrałam Wam tort. Drugiego dnia Wam nagrałam, jak wygląda tort w środku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzeciego dnia nagrałam słońce, które wschodzi. I jestem na czwarty dzień. Kiepsko mi coś szło w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wybaczycie. Oczywiście przychodzę do Was z kawusią. Wojtek już śpi. Więc chwilę mam dla siebie i waham się, co mam robić. Bo jednocześnie mam i prasowanie. I posprzątać muszę łazienkę. Przydałoby się kotlety schabowe ubić, no ale Wojciech śpi. I w sumie chyba pogadam tutaj. Zobaczymy, co wyjdzie w czasie. Zacznijmy. Co ciekawego było? Ogólnie nic ciekawego. Poza tym, że jednej nocy Wojtek stwierdził, że do 10 w nocy będzie siedział, nie chciał spać. Co mu się stało, nie wiem. I mam nadzieję, że to krótko potrwa. Kolejną noc, wczorajszą, też nie spał. I w pewnym momencie była już prawie 10 w nocy i mówię do Krystiana, bo tam coś razem z nim oglądałam na Netflixie. W sumie bardziej szukał, co by tu obejrzeć. I w sumie coś oglądaliśmy. Co my oglądaliśmy? Z tym kotem. Ten film z kotem, nie wiem. Kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. Że ten facet spada z wieżowca i jego dusza idzie do kota. Tak? A ten kot miał być na urodzinę dla córki. Nie pamiętam w ogóle tytułu. Na Netflixie coś leciało. I co? I słyszałam, że Wojtek coś tam zaczyna popłakiwać. Więc wpadłam do pokoju i pytam się go, czemu nie śpisz? A on, biedny, zwymiotował. Wrzasnęłam do Krystiana, przynieś miskę, przynieś ręcznik papierowy, bo łóżeczka zawalił Wojtek. Strasznie był rozpalony. Był po prostu czerwony jak burak na twarzy i w ogóle całe ciało. Przyniósł Krystianek mi termometr. I już była po 10 w nocy, gdzie dziecko już, Krystek, powinien już spać. Przyniósł termometr. Temperatura 39 stopni. Ja zeszłam na zawał. Mówię, no świetnie, 39 stopni. Mąż w pracy. Rodzice mieszkają daleko. Mówię, do kogo ja zadzwonię. Krystian mówi, dzwoń na karetkę. Mówię, dziecko, gdzie na karetkę? Mówię, a ty? Mówię, przecież ciebie nie zabiorę, tylko zostawię. Ale myślę, dobra.
Zadzwoniłam do męża. Wyżaliłam się. Dałam w międzyczasie Wojtkowi przeciwgorączkowe. Dałam mu ciepłej wody, że popił już, jak wszystko mu wyleciało. I tak nie spał do prawie 12 w nocy. Rozgadał się, rozbawił się, bo w międzyczasie, wiadomo, włączałam jakiś ten telewizor. Rybka mini-mini spała, więc rybka mini-mini spała, on doglądał. Wziął sobie misia, potem zaczął trochę łazić po mieszkaniu. Już widać było, że lepiej się czuje, że ta gorączka momentalnie spadła, więc wydaje mi się, że to był efekt. Przy tym, że zwymiotował, zdenerwował się, podskoczyła mu. I jak już wszystko wyleciało, tak się temperatura spadła do 37, ale bite godzinę go usypiałam. Ja na tym krześle przy nim to po prostu już zasypiałam, bo takie małe krzesełko mamy. I po prostu wiecie, taka siedzę zgięta i potem jak wstaję, to tak prostuję kręgosłup. Już po prostu zwątpiłam, że dzisiaj zaśnie, ale udało się, w końcu zasnął. I za chwilę ja się położyłam. Nie wiem, która to była godzina. A dzisiaj ledwie zwlekłam się z łóżka o 7:30, gdy miałam budzik nastawiony na 7:00. Ale na szczęście nie musiałam wstawać wcześniej, ponieważ od dzisiaj u Krystiana w szkole mają lekcje zdalne. Mają lekcje zdalne od dzisiaj, czyli 28, tak? 28 maja do 5 listopada. Mają lekcje zdalne i w międzyczasie Krystian jest teraz na kwarantannie, która trwa do 1 listopada. Bo tam podobno jakiś nauczyciel i miały dzieci kontakt, więc sporo podobno dzieci, sporo klas, tak? Podobno miał kontakt z tym nauczycielem. I dlatego postanowili szkołę zamknąć. Jestem ciekawa, czy jak na bardzo długo, bo dzisiaj w czwartek ma być konferencja, więc jestem ciekawa, co powiedzą, bo jak wiecie, albo i nie wiecie, Lubelszczyzna ma bardzo dużo zachorowań. Nasz powiat łęczyński ma bardzo dużo zachorowań. No i jeszcze ta wczorajsza akcja z Wojtkiem, to powiem wam, że na maksa mówię, Boże, niech to dziecko nie będzie chore. Krystianek dobrze się czuje, temperaturę mu sprawdzałam, nic się tam nie dzieje, więc od dzisiaj rana już siedział na lekcjach zdalnych. Dzięki temu ominął ich sprawdzian z matematyki. I na pierwszych lekcjach, które wrócą do szkoły, mają mieć sprawdzian z matematyki. Ciekawa jestem, jak to będzie z angielskim, bo nie wiem, czy coś pani im dzisiaj mówiła, czy będzie ten sprawdzian, czy nie będzie. No więc chyba na weekend siedzimy w domu. Nie wiem, czy gdzieś pojedziemy, czy tylko się przejdziemy na cmentarz u nas w Łęcznej, zapalimy świeczki i tyle. A następne sobie po prostu pojedziemy. Następny weekend, tak. Bo to by był wtedy 6-7 listopada. W ten weekend chyba pojedziemy. Tak. Chyba, że po prostu pojedziemy drugiego, bo pewnie chyba drugiego nie mają lekcji. Właśnie nie jestem pewna, muszę sprawdzić na stronie szkoły, czy drugiego listopada mają lekcje, ale wydaje mi się, że chyba to zawsze był dzień wolny. Zaduszki. A wtorek, środa, czwartek mąż ma wolne. Więc może ewentualnie na tygodniu gdzieś pojedziemy na cmentarze. To zawsze to wiecie. Zawsze to mniej ludzi niż weekendy. Zwłaszcza, że my na przykład jak jeździmy na Majdanek, to korek, żeby dojechać na Majdanek, już się zaczyna w połowie drogi i w ogóle jest katastrofa tam dojechać na Majdanek, więc zawsze, zawsze. Odkąd jest Wojtek, to jeździmy później, żeby tam nie stać w tym korku, nie jechać i nie męczyć się w ogóle, bo zawsze gdzieś tam musimy, gdzieś tam się zaparkuje na trawie, gdzieś tam zbudowanym dodatkowym parkingu płatnym, bardzo dużo płatnym. To jest najlepszy zysk
jak oni robią. I trzeba potem iść kawał drogi na cmentarz. A na cmentarzu też mamy sporo, żeby obskoczyć. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie w planie. I powiem wam tak, że jestem trochę zmęczona. Mąż się wycwanił i bo on jest po nocce i śpi u swojej mamy w domu, bo tam ma ciszę i spokój. A u nas po prostu w domu nie ma warunków. Wojtek to już milion razy stał pod drzwiami u Krystiana, bo Krystian jest zamknięty na klucz, tak. Znaczy ciąg dalszy zamykania Krystiana na klucz, gdy ma lekcje zdane. Bo inaczej po prostu nie daje mu żyć i nie pozwala prowadzić lekcji. Tam jeszcze jak tam wychowawczyni to się pośmieje, coś tam pogada do Wojtka i zaraz go zabieram, tak? A tak to już wiadomo, no nie nauczyciele sobie nie pozwalają, żeby tam ktoś przeszkadzał, tylko prowadzimy normalnie lekcje, więc ja to wszystko rozumiem. I wiem, że musi być Krystian zamknięty. I tylko puka do drzwi, żeby mu coś tam otworzyć albo coś chce przekazać. Bardzo mi miło, że podobał wam się filmik z Krystianem. I tak jak piszecie, no produkty były no słabe, no nie oszukujmy się, tak? Nie ma czym się zachwycać, pijać w ogóle. Do wielu rzeczy bym się mogła przyczepić. Ale dobra. Było kupione. Chciałam to zrobić, więc nie mam pretensji do siebie, może ewentualnie do nich, że zrozumiałabym, jakby były produkty bardziej albo neutralne, albo były produkty typu związane z już tym, co się zbliża, czyli Halloween, Boże Narodzenie, a tu Wielkanoc. No powinni wycofać te pudełka, jak wiedzą, że tam jest w środku Wielkanoc i na przykład je wystawić. Albo zrobić po prostu sezonową wyprzedaż tych pudełek, no bo to... Ale okej. Zastanawiam się, czy jak na wiosnę kupię, to będzie Boże Narodzenie. Bo chętnie bym jeszcze nie raz kupiła takie pudełka, tylko pod warunkiem, że będzie coś innego, będzie coś nowego, a nie żebym ja to samo znowu strafiła. Tak, i myślę, co ja jeszcze mam do powiedzenia, poza tym, że kawę mam, kończy mi się. Nie wiem, czy za chwilę właśnie mąż nie wróci, bo to już po 13, więc może się gdzieś tam zaraz obudzi i przyleci do domu. A Wojtek, ten to daje czadu. No, tak. Z tym ciastem też się widziałam, że ośmiałyście. To jest po prostu. Na szczęście nie rzucił tak telefon. To w sumie nie było telefon, tylko tam było etui leżało. Telefon leżał całkiem gdzie indziej i na szczęście go... No etui, no. Telefon to już bym chyba zgładziła go żywcem. Bo już chyba byłby nie do wyratowania. A etui to jeszcze jak cię mogę umyłabym. Ale widzieliście, że samochód się dawał świetnie. To jest mój mały chłopak. Pomocnik po prostu numer jeden. Oj. Co u was słychać? Może mi teraz napiszecie, co u was ciekawego słychać. Może też, że coś macie ciekawego do opowiedzenia. Może, czy jesteście zdrowi, chorzy, jak tam wasze dzieci? Nauka zdalna. Dobrze, że zaraz jest piątek. Jutro piątek, piątunio. Jest weekend. Coś bym ambitnego porobiła w weekend, ale pewnie ambitny plan się skończy na tym, że może czas najwyższy posprzątać. Nie wiem, czy u was się też tak brudzi? Czy tylko u mnie się tak brudzi? No, po prostu powiem wam, że szok. Szok. Szok to, co się dzieje. Systematycznie powoli. Co robię? Systematycznie powoli robię kalendarz adwentowy dla was. Już tak mniej więcej plus minus mam 10 produktów.
więc jeszcze tylko 14 mi zostało. Tylko się zebrać nie mogę, ale może na internecie coś siądę, zamówię, pomyślę. Pepko też już się pojawiają świąteczne gadżety, więc kto wie, może coś świątecznego dokupię. Coś tam muszę pomyśleć, coś tam muszę pomyśleć. To się nazywa kiepska noc, tak? Że jestem jakaś sina. Musicie po klatce. Ja tak zawsze siedzę i słucham. Jak taka cisza. Kto łazi, kto się przemieszcza. Dobra, chyba kończę. Zajmę się może czymś ambitnym, albo przynajmniej dopiję kawę. Zobacz może, co się na YouTubie dzieje. Bo się wczoraj śmiałam, dzwoniłam do Marty Biegu, mówię, ty żyjesz, żyję. No dobra, to tyle chciałam. Bo 3 dni filmu nie było, tak? I trzeba było zadzwonić do koleżanki, sprawdzić, czy ona tam żyje. Tak, pozdrawiam cię, Martunia, oczywiście. Kiedyś się na pewno na kawę spotkamy, pogadamy. Jeden blok dalej, tak. Następny w sumie. Dobra, słoneczka moje. Tyle z ciekawości, co się działo u nas. Ambitnego, mniej ambitnego, ale jeszcze mam wiele ambitnych pomysłów w głowie. I może jeden zaraz zrealizuję. Zobaczymy. Kto wie, kto wie. Z wami się żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!